Maria do Luizy Picaretty. Musisz wiedzieć, że mały domek w Nazarecie był rajem dla drogiego i słodkiego Jezusa, dla świętego Józefa i dla twojej matki. Każdy nasz najmniejszy akt to znaczy praca, rozpalanie ognia, przygotowanie pożywienia, wszystko to było ożywione najwyższą wolą i kształtowane stałością świętości i czystej miłości. Dlatego też z każdego z naszych czynów, od najmniejszego do największego, tryskało radość, szczęście, nieskończone błogosławieństwo, a my byliśmy nawzajem całkowicie pochłonięci obdarowywaniem się radościami i nieopisanym szczęściem. Jak bardzo byliśmy szczęśliwi! Wszystko było spokojem, największym zjednoczeniem i jedno czuło się uhonorowane, mogąc podporządkować się drugiemu. Mój drogi syn współzawodniczył nawet w podporządkowaniu się w drobnych pracach świętemu Józefowi i mnie. Jak wspaniale było widzieć go, pomagającego swojemu przybranemu ojcu przy obróbce drewna lub przypatrywać mu się, jak je. Bracie, siostro, jak wielką radością napełniają się nasze serca, słysząc to, co Maryja mówi o Józefie. O tym cichym mieszkaniu razem całej Trójki, ukrytym, a jak bardzo wypełnionym miłością, wzajemnym obdarowywaniem się. Któż z nas nie chciałby mieć takiego domu, takich relacji? Możesz zadać pytanie, czy jest to możliwe. Jesteśmy skażeni grzechem i mamy swoje słabości, lecz zawsze może być lepiej. Czego nam potrzeba? Tego, czego nie brakowało w Nazarecie, a więc Jezusa w centrum, Maryi i świętego Józefa. Tego wszystkiego nam potrzeba, by Jezus był najważniejszy. Jak wielka to radość dla nich, takie życie ukryte. Nikt z zewnątrz nie widział tego, a ich relacje były wypełnione wzajemnym szacunkiem, posługą. Kto z nas, bracie, siostro, lubi usługiwać? Jesteśmy buntownikami pełnymi pychy. Bardziej lubimy, gdy ktoś przy nas posługuje. Rozważ, bracie, siostro, czy chciałbyś być takim pokornym sługą dla tak bliskich Tobie, dla Twojej rodziny, dla męża, żony. By czynić dobro z miłości, posługiwać z miłości, by zdroje łask przelewały się pomiędzy naszymi bliskimi,
Nie wiem jak ty, bracie, siostro, ale ja chciałabym, aby tak było i w mojej rodzinie. Mając jednak świadomość grzeszności, taka jaka jestem, przychodzę dzisiaj, by zaprosić świętego Józefa, tego, który widział, jak Jezus pracuje, tego, który razem z Jezusem modlił się, spożywał posiłki, patrzył w jego oczy, uśmiechał się do niego, przytulał go. Prostota życia, proste gesty wypełnione miłością, która nie oczekuje, tego trzeba każdej rodzinie, mojej także. Dlatego, bracie, siostro, możesz teraz powierzyć swoją rodzinę sercom Jezusa, Maryi i Józefa. Szczególnie dzisiaj poproś Józefa w tym miesiącu marcu. Jezus, Maryja, Józef, sercom waszym powierzamy serca nasze. Jezus, Maryja, Józef, sercom waszym oddajemy serca nasze. Jezus, Maryja, Józef, w ręce wasze oddajemy życie nasze. Jezus, Maryja, Józef, w ręce wasze oddajemy życie nasze. Święty Józefie, wsłuchany w bicie serca Jezusa, naucz nas być sługami Jezusa we wszystkim. Święty Józefie, wsłuchany w słowa Jezusa, wyproś nam łaskę czystego wsłuchiwania się w Jego słowa, wypełniania tych słów. Święty Józefie, wpatrzony w oblicze Jezusa, naucz nas Go adorować, nasze rodziny, nasze dzieci, małżonków. Święty Józefie, zamieszkaj z nami, z naszą rodziną, z wszystkimi rodzinami, z całą ludzkością. W sercu Twoim, Jezu Chryste, w sercu Twoim, o Maryjo, w sercu Twoim, mój Józefie, nasze serca niechaj żyją. W sercu Twoim, Jezu Chryste, w sercu Twoim, o Maryjo, w sercu Twoim, mój Józefie, niechaj żyją. Niech wszystko się stanie zgodnie z wolą Bożą dla uświęcenia całej ludzkości. Amen.